To jest rozmowa z panem wójtem gminy Mielec, panem Kazimierzem Gackiem. Panie wójcie, mam taką prośbę. Mamy już ostatni, czwarty rok kadencji samorządu gminy Mielec. Może by pan wymienił kilka najważniejszych dokonań, zamierzeń, które zostały w tym czasie w gminie Mielec zrealizowane. Na pewno do najważniejszych zaliczyłbym rozbudowę systemu kanalizacyjnego. W samym roku 2013 oddaliśmy ponad 10 km kanalizacji. My również w roku 2011-2012 oddaliśmy podobną ilość kanalizacji. Proszę Państwa, kolejną sprawą to jest budowa hali sportowej w Orzelowie. To inwestycja o wartości prawie 3 miliony złotych. Jak również budowa, przebudowa, modernizacja budynku przy ulicy Głowackiego na siedzibę nowego urzędu gminy Mielec. Obydwie te ostatnie inwestycje, hala i budynek gminy, będą oddane wiosną 2014 roku. Myślę, że również udało się zrobić bardzo dużo dróg gminnych. Uzyskały one powierzchnię asfaltową. Udało się zrobić dużo chodników przy tych drogach. Może jakie problemy wystąpiły w czasie realizacji tych zamierzeń i jakżeście je pokonywali? No, problem, życie akurat nie jest usłane wyłącznie różami, więc też było sporo problemów przy realizacji inwestycji. Na przykład w Orzelowie przy budowie hali sportowej pojawiły się problemy natury konstrukcyjnej, ale nie najlepszy projekt został poprawiony przez specjalistów z Politechniki Rzeszowskiej i dalej budowa przebiegała bez jakichkolwiek problemów. Oczywiście są również problemy z mieszkańcami, nieraz jest kłopot z tym, że ktoś się nie godzi na taki czy inny przebieg kanalizacji czy też chodnika, pomimo że wcześniej wyrażał zgodę, podpisywał deklarację, że się zgodzi na taki kształt inwestycji. Staramy się z mieszkańcami rozmawiać, negocjować. Jeżeli są jakieś uzasadnione tutaj problemy, to oczywiście robimy to tak, aby mieszkaniec był zadowolony i inwestycja dalej by była, mogła być kontynuowana. W tej chwili tak powiem, pojawia się temat mieleckiego obszaru funkcjonalnego, czy też miejskiego obszaru funkcjonalnego. Może by pan przybliżył ideę tego projektu? Ideą projektu obszarów funkcjonalnych jest to, że aby w miejscach, przy miastach, które mają znaczenie subregionalne, stworzyć grupę samorządów, które bezpośrednio graniczą z tymi miastami, po to, aby jak gdyby funkcjonowanie miasta, funkcjonowanie tej struktury miejskiej ułatwić i zarazem przenieść troszkę na te okoliczne samorządy. Aby w jakiś sposób zintegrować miasto z regionem, z tym najbliższym otoczeniem. Taka jest idea tworzenia miejskich obszarów funkcjonalnych. Za nią idzie coś takiego jak zintegrowane inwestycje terytorialne. Samo słowo zintegrowane wyraźnie wskazuje na to, że taka inwestycja powinna integrować sąsiadów z miastem. I myśmy jako gmina Mielec zaproponowali też takie inwestycje w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, które powołujemy razem z miastem Mielcem, z gminą Przesław i z gminą Tuszów, które podobnie jak i my sąsiadują z miastem. Myśmy do tego pakietu inwestycji, które możemy tutaj zgłosić w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego, przede wszystkim zgłosili rewitalizację znacznej części obszarów wiejskich naszej gminy, a ta rewitalizacja ma jako jeden z głównych punktów przebudowę obecnej kładki pieszo-rowerowej na kładkę jezdno-pieszą, czyli taką, która będzie już w zasadzie mostem, będzie mogła służyć do przejazdu samochodom do 3,5 tony, jak również do ruchu pieszego i rowerowego. Jakie to korzyści przyniesie dla gminy Mielec i dla mieszkańców tej gminy?
Ja myślę, że to przyniesie korzyści nie tylko dla gminy Mielec, mieszkańców gminy, ale również dla mieszkańców miasta Mielca, jak też i mieszkańców gminy Przesław, gminy Radomyśl, bo oddziaływanie takiego projektu na pewno będzie szersze. Wiemy dzisiaj, jakie są problemy z mostem na Wisłoce, który jest jedyną przeprawą łączącą Mielec z drugą stroną, prawda, za Wisłoczem, a zatem ta kładka, gdyby ją przebudować na most, na pewno pozwoli ten nieduży ruch osobowy przenieść sprawniej i bezpieczniej. Z pewnością to umożliwi również ruch, również rozwój tych terenów podmiejskich naszej gminy, Podlesza, Książnicko, Leszowa, Bożej Woli, Rydzowa i wpłynie korzystnie, proszę Państwa, na kształtujące się procesy społeczne i gospodarcze. Z drugiej strony również pozwoli to nam na udostępnienie tutaj obszarów, prawda, przyrodniczych, umożliwienie tutaj mieszkańcom miasta korzystania zarówno z dobrodziejstw Wisłoki, możliwe, że powstanie jakaś przystań kajakowa, która umożliwi wykorzystanie, proszę Państwa, Wisłoki, która na naszym odcinku jest piękną rzeką, do spływów kajakowych się nadaje idealnie, jak również umożliwi na przykład, powiedzmy, poruszanie się bezpieczne rowerami w stronę lasu, w stronę bagien przesławskich, a zatem spowoduje, że mieszkańcy będą mieli możliwość takiej turystyki weekendowej, czy też turystyki masowej po godzinach pracy. Jaki byłby orientacyjny koszt i perspektywa czasowa realizacji takiej inwestycji? Myśmy zlecili projekt, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego specjalistom z Politechniki Rzeszowskiej. Tutaj rozmawiałem na ten temat z profesorami, którzy kierują katedrą budowy mostów, a zatem wydaje mi się, że są to fachowcy wysokiej klasy, wiedzą, w jaki sposób tą kładkę przebudować. Wydaje mi się, że to jest perspektywa przy finansowaniu nie przekraczająca roku czasu. Myślimy to zrobić systemem zaprojektuj i wybuduj, czyli po powstaniu, po utworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego, byśmy, gdyby było dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, to myślimy, proszę Państwa, ogłosić później konkurs na systemem zaprojektuj i wybuduj. Koszt takiej przeprawy, myślę, że to jest około 6-7 milionów złotych, o takich kosztach żeśmy mówili. I proszę Państwa, koszt reszty pozostałych działań związanych z rozbudową ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych, chodników, z takimi po prostu działaniami, które umożliwią udostępnienie terenów gminy Mielec również dla mieszkańców miasta, to razem jest oszacowane na około 12 milionów złotych. Jakie najważniejsze jeszcze zadania w tej kadencji do dokończenia gmina zamierza wykonać? Oprócz tych, które już wymieniłem, czyli przeprowadzka do nowego budynku, otworzenie hali sportowej w Chorzelowie, planujemy również budowę 4 boisk o wymiarach około 20 na 40 metrów ze sztuczną nawierzchnią oraz ze zlokalizowanymi obok nich urządzeniami do rehabilitacji ruchowej na świeżym powietrzu. Takie kompleksy powstaną wcześniej w Chorzelowie, w Rzędzianowicach i w Książnicach. Poza tym szykujemy się do budowy nowych dróg, nowych chodników. W tym roku akurat wyjątkowo nie będziemy robić nic w zakresie kanalizacji, bo czekamy, aż będą jakieś nabory na środki, które pozwolą nam po prostu kontynuować tą bardzo potrzebną, konieczną inwestycję w gminie Mielec. Dziękuję bardzo.